Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza, bo brałeś udział w dzisiejszej demonstracji. Po której stronie? To jest niesamowite, bo ogarnąłem liczyli jakieś 500 osób, 600 osób, jeszcze ze 200 z WIP-u czy z UPR-u, a to było ponad 8 tysięcy ludzi. Nieprawdopodobna demonstracja, naprawdę. Także byłem dumny, że w niej uczestniczyłem i nawet, że tak powiem, się przyłożyłem do tego interesu. Nie żałuję. Przykro mi oczywiście, że spóźniłem się godzinę na to spotkanie, ale co robić? No, to nie było wyrzut, tylko taka próba nawiązania rozmowy. Natomiast zwracam się do ciebie jako kandydata na prezydenta. Jak oceniasz reakcję policji na dzisiejszą demonstrację? Demonstracja obozu narodowo-radykalnego była zgłoszona i zatwierdzona, natomiast tamta druga, o ile mi wiadomo, nie miała takiego urzędowego certyfikatu. Dlaczego w takim razie ci kontrdemonstranci postawili na swoje? Znaczy, ja nie wiem, jak to było. Ja wiem, że myśmy mieli, znaczy ONR miał zarejestrowane wszystko. Podobno oni też mieli zarejestrowane na innym kawałku Kręgosłupa. Obeszliśmy się to bokiem i dotarliśmy spokojnie pod pomnik Dmowskiego. Policja wykazywała raczej pewną niechęć w stosunku do nas, ale lojalnie nas przepuściła, także nic się nie działo. I naprawdę to było wspaniałe, bo cały plac na rozdrożu, cały plac był zapchany ludźmi. Niesamowite. Jutro, to znaczy 12 listopada, jest manifestacja poparcia twojej kandydatury, jeśli dobrze pamiętam, na Placu Zamkowym tu w Warszawie. Widzę, że... Ja o tym nic nie wiem. Widzę, że jesteś zaskoczony, no ale być może, że moje informacje nie są ścisłe, ale zdaje się, że organizatorzy coś planują. Na jakich wyborców warszawskich liczysz, skoro już do tych wyborów startujesz? To znaczy, ja liczę na ludzi, którzy mają dość tego, co się dzieje, dość tego, że co chwila się remontuje jedną drogę, za chwilę kawałek tej samej drogi. Mam dość korupcji, głupoty i tak dalej. Natomiast co do demonstracji, to ja jutro jestem w Słupcy. Znaczy rano tylko mam konferencję prasową, a potem jestem w Słupcy pod Poznaniem, także nie wiem, jak to będzie. No w takim razie wyjaśnimy to nieporozumienie, jeśli to jest nieporozumienie, i życzymy powodzenia w wyborach. Dziękuję, mam nadzieję, że będzie dobrze. Chodzi o to, żeby być drugą siłą w Warszawie. Byłoby niedobrze, gdyby warszawiacy wdali werdykt, że przedstawicielem prawicy jest pan Czesław Bielecki z PiS-u, a nie pan Korwin-Mikke, dlatego że no, prawicowość PiS-u jest, delikatnie mówiąc, wątpliwa. Dziękuję bardzo. Zwracam się do pana jako, można powiedzieć, osoby towarzyszącej naszej inicjatywie, to znaczy Nagrodzie Literackiej imienia Józefa Mackiewicza od samego początku. I jest pan wiernym naszym tutaj kibicem. Nawet robiłem papierek monogram. I robił pan papierek monogram. Czy pan uważa, że to był dobry pomysł z tą nagrodą? Bo my w przyszłym roku będziemy obchodzili już dziesięciolecie. Wydaje mi się, że jeden z lepszych pomysłów, można tylko ubolewać nad tym, że tego typu pomysłów jest wciąż za mało. Wciąż są, proszę pana, większa siła przebicia jest takich koszmarnych piśmideł jak Gazeta Wyborcza, tak koszmarnych wszystkich innych, tych wszystkich osób, o których nie będziemy wymieniać, ale prawdopodobnie pan tak samo ma wachlarz przed oczami tych osób, które są. Proszę pana, no dla mnie przeżycie takiego policzka jak order Orła Białego dla Michnika, to jest po prostu plucie nam, Bogu Ducha winnym, ludziom w twarz. Okazuje się, ten ostatni przypadek, o którym pan teraz wspomniał, pokazuje, że Stanisław Wyspiański pomylił się, wkładając w usta czepca w weselu tą sentencję, że nie polezie orzeł w gówna. No okazało się, że polasz, prawda? Proszę pana, więc na każdym kroku są. Teraz ja mogę tylko powiedzieć jako koniarz dziś po biegu myśliwskim. Proszę pana, jest to haniebne. Niemcy mają stadniny państwowe, stada ogieł. Francuzi mają te bogate kraje. Na przykład u nas się to w diabły się likwiduje. Proszę pana, nie mamy już stoczni, nie mamy stadnin, nie mamy wedlów, nie mamy wszystkich innych możliwych rzeczy. Niedługo nie będziemy mieli banków, już nie mamy.
nie mamy kopalń. W ogóle no, jesteśmy w świetnym kraju, wie pan. A teraz, proszę pana, teraz moja siostrzyczka, no, z kolei ja jej odbijam na ksero powiększone, bo te mohery to przecież tam nie wściubolą tego w tej gazecie, wie pan, tych nazwisk, tych rubryczek. Tak, tak. Więc takie płachty ja drukuję, żeby i ona, moja siostrzyczka bidna, zbiera te podpisy, te lasy, żeby nie przepadały. Wie pan, tak, słyszałem, to jest, proszę pana, jest to chore. To wie pan, nie wiem, jak tym ludziom przechodzi to w ogóle przez gardło. Rozumiem, że pan ma również takie wrażenie pewnej dekadencji III Rzeczypospolitej. Niech pan nie używa słów, które pana nie zrozumiałem. Burdla. A nie dekadencja, jaka dekadencja? Dekadencja to ładne, proszę pana, pod koniec XIX wieku i dekadent w pelerynie. To było bardzo ładna dekadencja. Teraz nie mamy dekadentów w pelerynach, tylko młodych, wykształconych z wielkich miast. Rzeczywiście gorzej to wygląda, ale jeśli mimo wszystko możliwe są takie imprezy jak ta dzisiejsza, to rozumiem, że światełko w tunelu jest. Malutkie, ale jest. Ale no, róbcie więcej tych światełek. Postaramy się. Dziękuję bardzo. Bardzo. Dziękuję serdecznie. Piękne. Pana czytamy, proszę pana, od tego się zaczyna dzień. Och, patrz, nie ma znowu Michalkiewicza w naszym dzienniku. Dziękuję bardzo. Bardzo chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że skończyła się dziś 9. edycja przyznawania nagród imienia Józefa Mackiewicza. Laureatem dzisiaj, Zbyszku, został nasz chyba jednogłośny całej kapituły faworyt Paweł Zyzak, nieprawdaż? No to jest bardzo pocieszające, że była zgodność członków jury. A z drugiej strony no jest bardzo ważne, że to przesłanie Józefa Mackiewicza, że jedynie prawda jest ciekawa, to jest przekuwane no, w czyn. Masz rację, tak. I ta książka rzeczywiście spotkała się z też dużym uznaniem kręgów wolnych odbiorców w Polsce, bo Paweł Zyzak, który mówił po tym, po przyznaniu naszej nagrody, podkreślał, że ma kontakty z młodzieżą, ze studentami, którzy aprobują bardzo jego dociekliwość intelektualną i badawczą w historii najnowszej. I to jest też jakiś dobry znak, że może ta historia najnowsza się odświeży, stanie się mniej taka brązownicza i na użytek doraźny, polityczny tworzona, jak sądzisz? No oczywiście, że tak, ale z drugiej strony no to zadziwiające jest, że po tylu latach demokracji, po tylu frazesach o wolności, po prostu ta wolność jest tak tłumiona, no nawet bym powiedział, że w pewnym sensie prześladowana, bo wiemy, jakie kłopoty spotkały naszego laureata. To fakt, że spotkały go niebywałe kłopoty, odium dużej części środowiska akademickiego, zarzuty bezpodstawne, bo zgoła demagogiczne, bo młody człowiek, który początkowo pisał pracę magisterską, rozszerzyła mu się ta wersja pracy magisterskiej i tworzył biografię. I to jest imponujące, że młody historyk potrafi drążyć tak temat. Tym bardziej, że ten temat, mówię o Lechu Wałęsie, był w Polsce taką jakby otoczony aurą nietykalności, że to jest posąg, którego nie należy ruszać. Spiżowy posąg na postumencie i wara od tego posągu. Posąg jest nieskazitelny, a nasz młody Paweł Zyzak opisywał jego życie, po prostu życie Wałęsy od początku. Kim on był, co robił, błędy. Zwykły człowiek, zanadto wyniesiony przez historię, fałszywie wyniesiony, i to chyba dla zdrowia społecznego ma znaczenie, żeby Polacy wiedzieli o tym, że nie mamy takich tylko ideoli w tych czasach, ale mamy ludzi pełnych słabości, ustępstw i brzydkich nawet cech. I to jest sztuka historyka prawdziwego dla mnie. Z drugiej strony musimy pamiętać, że człowiek skażony jest grzechem.
że wszyscy upadamy, że mamy swoje słabości, ale ważne jest, żeby się podnieść po prostu z tego upadku i czasami no, powiedzieć mea culpa. No, a niestety Wałęsa w tej swojej pysze nieposkromionej nigdy nie powiedział mea culpa. Wręcz przeciwnie, zaprzecza wszelkim zarzutom na temat nieskazitelnej swojej osobowości. Ale ja bym chciał przejść do jeszcze innego tematu, że również naszej uwadze i chyba słusznie podlegały dwie książki, które są równie wartościowe i przy tej nagrodzie głównej, której między innymi ty jesteś sponsorem, Zbyszku Miły z panem Małkiem, to dwa wyróżnienia przez ofiarodawców, którzy się znajdują często w kręgu ludzi nam życzliwych, znalazły się. Dwie książki wartościowe. Mówię o Macieju Parowskim, o jego Burzy w Warszawie, historia. Alternatywna wizja Polski, która nie padła po 1939 roku. Nie będę o niej dłużej mówił, bo to jest książka smaczna, świetna literacko i warta czytania. I druga książka, jakby świat stanu wojennego, widziany oczyma dziecka, ale przewrotnego dziecka, czyli lektura i dla dzieci, i dla dorosłych. Mówię o książce Pawła Dukaja, Wroniec. I tu przypominam na koniec naszej rozmowy takie słynne hasło w stanie wojennym. Wrona orła nie pokona. Pamiętacie to, moi mili? To był ten skrót przez lud Warszawy i lud całej Polski chyba, ułożony w wiersz, bo WRON to była Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. I uważam, że owoc prac naszego gremium, naszej kapituły był ważny dla odbioru społecznego w Polsce. Dziękuję. Tak, ale tu jeszcze chciałem, Marku, powiedzieć o jednej rzeczy, którą się widzi, że niestety jest kryzys elit. Elity powinny być stróżem moralności, stróżem etyki, stróżem prawa, a niestety tak nie jest. To te elity właśnie rozpętały taką burzę wokół Zyzaka. No ale drogi Zbyszku, elita elitą nie równa. My też jesteśmy jakąś elitą. Nie miejmy kompleksów. Czyli są elity narzucające się społeczeństwu, mające jakąś siłę sprawczą, że się tworzy z nich elity i my, tacy ludzie, zwykli, ale niepokornego ducha. I nie ulegajmy pojęciu elit w ogóle. Musimy być wierni i trwać wierni zasadom. Musimy mieć swoje rozeznanie, co jest prawdą, a co jest kłamstwem.